Żył sobie troll. A taki był zły, jak prawdziwy diabeł. Pewnego razu wpadł w wyśmienity nastrój. Udało mu się zrobić takie lustro, w którym to, co dobre i piękne, malało i znikało, a to, co złe i brzydkie, rosło i stawało się jeszcze brzydsze. Najpiękniejsze krajobrazy wyglądały w nim jak gotowany szpinak, a najlepsi ludzie jak potwory. Twarze wykrzywiały się tak, że nie można ich było rozpoznać, a jeśli w czyjejś głowie pojawiła się dobra myśl, odbijała się w tym lustrze jako tak straszny grymas, że było można umrzeć. Z przestrachu! Troll? Powtarzał swoim uczniom, że tylko tak można zobaczyć cały świat i ludzi takimi, jak naprawdę są. Uczniowie biegali więc wszędzie z lustrem i wkrótce nie było już ani jednego kraju, ani jednego człowieka, który nie odbiłby się w nim w zniekształconej postaci. W końcu zachciało im się dostać do nieba. Żeby pośmiać się z Pana Boga i jego aniołów niebieskich. Ale im wyżej się wznosili, tym mocniej wykrzywiało się lustro. Tak, że ledwo mogli je utrzymać w rękach. A kiedy wznieśli się już naprawdę wysoko, lustro tak wykrzywiło się od grymasów, że wyrwało im się z rąk, spadło na ziemię i rozbiło się na miliony, biliony odłamków. I z tego powodu zdarzyło się jeszcze więcej nieszczęść. Niektóre z odłamków, drobne jak ziarnka piasku, rozpryskując się po świecie, powpadały ludziom do oczu. I ktoś z takim odłamkiem w oku zaczynał widzieć wszystko na opak i zauważać w każdej rzeczy tylko te złe strony. Przecież każdy odłamek zachowywał właściwości całego lustra. Były wśród odłamków i większe te. Ludzie powstawiali w ramy okienne. I lepiej było przez takie okna nie patrzeć na swoich najlepszych przyjaciół. Z niektórych zrobiono okulary. Źle się działo. Źle się działo, jeśli takie okulary nakładano po to, żeby lepiej widzieć i oceniać rzeczywistość. Ale najgorzej. Najgorzej było wtedy, kiedy taki odłamek trafiał człowieka w serce, bo wtedy zamieniało się ono w bryłę lodu.